Witam Państwa serdecznie. Kolejne nasze spotkanie na Invest Caps niestety odbywa się w kolejny rok w atmosferze pandemicznej, także nie możemy się zobaczyć osobiście. Prezentację zaczynam od slajdu początkowego, żeby sobie przywołać ten czas jeszcze z FX Capsów, kiedy miałem przyjemność występować przed Państwem osobiście. Też, żeby z jednej strony pokazać, że czas mija, bluza się starzeje, ciągle można mnie poznać po czerwonej bluzie, ale ja się nie zmieniam, tak? Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się osobiście i będziemy mogli wymienić różne doświadczenia w kuluarach. Jak znaleźć koniec korekty? To temat dzisiejszego naszego spotkania, trochę przewrotny i myślę, że z takim znakiem zapytania, czy ze znakiem, czy powinno to zabrzmieć twierdząco, chciałbym, żebyśmy podjęli się analizy i powrócili w zasadzie do pewnego rodzaju podstaw analizy technicznej, żebyśmy spróbowali zrozumieć, co właściwie znaczą słowa korekta na automatycznie też trend, ale kwintesencją tego spotkania będzie próba rzeczywiście wykrycia takiego miejsca i zdarzenia, zresztą bardzo logicznego, które zwykle ma miejsce w karnecie zleceń. Jest to miejsce, w którym ruch, ten ruch przeciw trendowi, czyli domniemana nasza korekta, się kończy. Jak zwykle zaczynamy od disclaimera. W tym czasie powinienem powiedzieć parę słów o sobie, żebyście Państwo mnie bliżej poznali. No myślę, że tę moją czerwoną bluzę już parę lat widać na różnego rodzaju spotkaniach. Także chyba na tym zakończę i przejdę do naszej prezentacji. Tak jak powiedziałem we wstępie, korekta, tak? Co to jest korekta? Wszyscy myślimy o korekcie, wszyscy używający analizy technicznej w zasadzie wydaje się, że zdają sobie sprawę, co to jest korekta. Wszystkim przychodzi na myśl od razu czytanie korekty, rodzajów korekt, korekty proste, złożone, płaska, prosta, korekta pędząca i tak dalej. A ja chciałbym przywołać na początku definicję słownikową korekty. Jak zaglądamy do słownika, to widzimy dosyć jasne sformułowanie, że korekta jest poprawianiem błędu lub pewnej niedoskonałości. Dorównanie do stanu prawidłowego. Czyli pojawia nam się tutaj już sformułowanie, że to nie jest jakaś... Że jest to przede wszystkim poprawienie, korekta błędu, czyli że coś zrobiło wcześniej błąd i to w tej chwili, w tym momencie to, co się dzieje, czyli nasza korekta koryguje, czyli naprawia ten błąd. I tutaj warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, kolejne pytanie. Właśnie, jeżeli mówimy o poprawieniu błędu, to jest to poprawienie błędu czego? No od razu przychodzi na myśl nam trend, tak? Tutaj pojawia się kolejne pytanie dość istotne. Trzeba sobie określić, co to jest trend. Tych definicji trendu jest bardzo wiele i tutaj możemy sobie w różny sposób definiować, a za chwilę do tego przejdziemy. Ale pójdźmy na razie tym tokiem myślenia nieco dalej, tak? Wróćmy do tego błędu, czyli jeżeli mamy trend, a korekta samo w sobie się rozumie dla wielu osób znających analizy technicznej, że korekta no to jest oczywiście w trendzie. Czyli musimy sobie zdać sprawę, że trend zrobił jakiś błąd. Jeżeli ten błąd zrobił trend, to teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie zidentyfikować ten błąd i jak ten błąd wygląda. Bo teraz, jeżeli mamy naprawianie błędu, czyli trend zrobił błąd, to mamy zdarzenie, które jest korektą. Ale jeżeli trend nie zrobił błędu, a po prostu dochodzi do zmiany trendu, to nie mamy korekty. To jest
trochę filozoficzne, ale wbrew pozorom bardzo istotne, istotna próba, wydaje mi się, zrozumienia tego, o czym mówimy, mając na myśli korektę i trend. Żeby przejść do teraz tego, co popełnia błąd, tak? Czyli korekta jako naprawienie tego błędu trendu, to zastanówmy się, co to jest trend w ogóle, jak podejść do trendu. Oczywiście wszystkim, wydaje mi się, że z dużym prawdopodobieństwem od razu przychodzi definicja trendu względem teorii doła, czyli coraz wyższych szczytów, coraz wyższych dołków. Wszyscy to już widzą. Spójrzmy do słownika, co to jest trend. Tak? Trend, inaczej tendencja rozwojowa. Monotoniczny składnik w modelu zależności badanej cechy statystycznej uzależniony w zależności od czasu. Kierunek trendu. Mamy trend rosnący, wzrost wartości zmiennej w czasie, trend malejący, spadek wartości zmiennej w czasie. Czyli widzimy, że tutaj mamy już na przykład trendu rosnącego, czyli mówimy o wzroście wartości zmiennej w czasie, czyli o wzrostach, czyli o nowych szczytach, tak? Zaraz szybko, tam w definicji trendu zwykle używanej w doła mamy sekwencję coraz wyższych dołków i coraz wyższych szczytów. A tutaj mówimy o tendencji wyższych wartości w czasie. I patrząc na tę definicję tutaj kierunków trendu, występuje coś takiego jak oprócz trendu rosnącego i trendu malejącego, jak trend boczny. Brak wyraźnego trendu, malejącego lub rosnącego. No dobra, dobra, halo. No wiadomo, że trend, wszyscy chyba się przyzwyczaili do tego, że mamy trend rosnący, trend wzrostowy, trend malejący, no i trend boczny, tak? Ale gdzie teraz ta korekta, tak? Jak sobie to uzmysłowimy, jak wyglądają te nasze korekty, korekta płaska albo korekty złożone już w ogóle. Czy to są korekty, czy to jest właśnie trend boczny? Warto byłoby się chwilę nad tym zastanowić. Dobra. Przejdźmy do jednej z definicji trendu. Trend to wynik nierównowagi pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Kończy się, gdy pojawia się równowaga na nowym poziomie cen. I to możemy sobie zwizualizować na wykresie. Tutaj akurat znowuż mamy trend wzrostowy. Widać, że mamy okresy konsolidacji, po czym ruch trendowy, ruch konsolidacja, ruch trendowy, konsolidacja, kolejny ruch trendowy. Wyjście z konsolidacji dołem. W teorii Wyckoffa można by to mówić o jakimś wstrząśnięciu. No, nie będę w tej chwili się nad tym rozwodził, tak? Ale generalnie mamy w tej tendencji wzrostowej mamy okresy wzrostu, okresy konsolidacji. No i ciężko mówić tutaj o zachowaniu coraz wyższych, no w niektórych miejscach coraz wyższych dołków, one są zwykle naruszane, tak? Ach. Jesse Livermore, mówiąc o trendzie, mówi o sekwencji impulsowych ruchów i reakcji przeciwnych opartych na popycie i podaży, czyli grają pieniądze, nie setupy, jest to jeden z ważnych, z bardzo ważnych elementów, a nie najważniejszy, czyli pojawiają się słowa popyt i podaż. Jeżeli popatrzymy na pojedyncze bary, to w trendzie wzrostowym popyt wygrywa na dołkach. Powinien wygrywać na dołkach, dlatego że powinien być nieograniczony i dlatego wszystkie dołki powinny być wyżej, tak mówi definicja. Teraz jak wrócimy do definicji słownikowej, to tam bardziej jest mowa o coraz wyższych szczytach w sekwencji czasowej, czyli nie mówi się o dołkach. Z punktu widzenia układu barowego, taki właśnie układ o coraz wyższych szczytów i coraz wyższych dołków w przypadku trendu wzrostowego, trzymajmy się bardziej tego trendu wzrostowego, będzie wyglądał w ten sposób, że właśnie mamy sekwencję coraz wyższych dołków poszczególnych barów. Oczywiście możemy to zwizualizować swingowo i wtedy będziemy mówili o coraz wyższych szczytach i coraz wyższych dołkach. Tak byśmy mogli to zwizualizować w teorii doła. I to jest taka definicja książkowa, przekazywana z ust do ust.
adeptą analizy technicznej. A ja chciałbym właśnie Państwu, znaczy jak wszyscy o tym wiedzą, tak, to teraz pytanie i następuje spór o to, czy analiza techniczna działa, czy nie, czy jak jest wykorzystywana. No to jeżeli sobie uświadomimy, że ktoś definiuje w ten sposób trend poprzez sekwencję coraz wyższych szczytów i coraz wyższych dołków, no to automatycznie narzuca pewne zachowania, które mówią nam, że należy stop lossy prowadzić po wyższych dołkach. Oczywiście trzeba sobie trzeba mieć świadomość tego, że uczestnikami rynku są osoby inteligentne i dość przebiegłe. W związku z tym to rozumienie analizy technicznej i rozumienie definicji równie dobrze można powiedzieć, że mogą wykorzystywać jako element własnej analizy technicznej, rozumienia analizy technicznej w poszukiwaniu płynności, czyli stop lossów w tych miejscach, gdzie inni, tak jakby ślepo patrzący w definicję trendu, będą ustawiali stop lossy i tam będzie można znaleźć płynność. Mówiąc o trendzie, ja chciałbym się odwołać do jednego z webinarów dostępnych w Trading Clubie XTB. Ja mówiłem tam właśnie o trendzie, o tych zależnościach. Mówiłem o tym znacznie więcej, także sporo czasu poświęciłem temu tematowi. Temat był: graj w zgodzie z trendem, to nie znaczy graj strukturę price action. Właśnie o tym mówiłem. To jest pewna wiedza, którą nauczył mnie Bryce Gilmour, który właśnie jego mottem było między innymi: ja wam maluczkim pokażę, jak pogrywają z wami kreatury, tak zwane. Kreatury, nazywaliśmy tak te smart money, tych różnych market makerów, dealerów, którzy handlują na rynku, i to w takim kontekście bardziej intradayowym, gdzie oni szukają płynności, tak, i szukają tych stop lossów, szukają tego miejsca, żeby znaleźć stop lossy. Teraz wracając do naszego tematu, do tematu korekty i tego błędu, tak, żeby, o ile ten koniec korekty w dosyć logiczny sposób, mam nadzieję, uda mi się Państwu wytłumaczyć i pokazać pewne zależności, które tam występują, to o tyle problem nieco większy problem pojawia się w zdefiniowaniu tego, czy trend zrobił błąd, czy trend się skończył. O strukturze trendu można mówić o różnych jego elementach. Tak? Tutaj bardzo przydatne jest podejście teorii Wyckoffa. Ono w dosyć jasny sposób mówi, jak trend się zaczyna, jak się rozwija, jak wygląda faza markup, faza trendu, jak wyglądają fazy reakumulacji, no i jak się trend kończy, tak? Kiedy on się kończy. No i tutaj zmierzam do tego elementu, aby mówić o korekcie, czyli naprawianiu błędu trendu, powinniśmy mieć przekonanie, że ten trend się nie zakończył, czyli że trend popełnił błąd. To może być różny błąd. Na przykład możemy to zaobserwować na wykresie po tym, że od pewnego momentu następują wzrosty na malejącym wolumenie. Widać, że ten trend jest zmęczony i czeka na dojście do cen, kiedy pojawi się nowy popyt zainteresowany kupnem na tych poziomach. Może dojść do próby ataku na jakieś opory, gdzie się pojawi podaż, tak? Pojawi się podaż, którą trzeba stestować i sprawdzić. Też jest potrzebna korekta, czyli rynek zaatakował jakieś opory, zobaczył, że jest podaż, błąd, trzeba dokonać absorpcji tej podaży, czyli rynek się koryguje, tak? Wykonuje, naprawia ten błąd i zbiera siły do kolejnego etapu. Inaczej jest w sytuacji, kiedy trend się kończy, tak? Kiedy trend się kończy, wtedy następuje dystrybucja. I o
pewnych elementach dystrybucji. Ja wielokrotnie mówiłem za chwilę i odwoływałem się do teorii, mówiąc o dystrybucji, odwołuję się do teorii Wyckoffa. Bardzo pomocne są schematy i zasady mówiące właśnie o całym procesie akumulacji czy dystrybucji. W tym momencie, kiedy trend wzrostowy się kończy, mamy do czynienia z dystrybucją. I taka dystrybucja to nie jest jednorazowe działanie na pojedynczych barach, pojedynczych słupkach czy świecach. To jest pewien proces, który jakiś czas trwa. I teraz wracając do koncepcji korekty, czyli naprawiania błędu, wydaje mi się, że z jedną z cenniejszych informacji, jaką znajdujemy w teorii Wyckoffa, jest fakt, że rynek stale testuje siłę popytu i podaży. Jest to bardzo ważny element w teorii Wyckoffa. Jeśli chodzi o samo podejście do akumulacji, dystrybucji, do tych procesów wynikających z analizy wolumenu, ci Państwo, którzy są zainteresowani, odsyłam do kursu z analizy wolumenu. On jest bezpłatny, dostępny na XTB. Tutaj na tym zrzucie widać link, na którym mogą Państwo się zalogować, zarejestrować. Jest to ponad 8 godzin kursu mówiące o analizie wolumenu. Także z Państwa, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat analizy wolumenu, między innymi na temat też elementów dystrybucji i akumulacji, serdecznie zapraszam do udziału w tym kursie. My natomiast wracamy do korekt. Rodzaje korekt, tak? Korekt, czyli coś, co znowuż pytanie korekt, czyli błędów tych trendów, czy korekt, które rozumiemy książkowo jako wiedza przekazywana z ust do ust przez jednych edukatorów, drugim edukatorów i gdzieś to traci to pierwotne chyba rozumienie moim zdaniem. Tak? Tak jak powiedziałem, mówiąc o korekcie, każdy kto z nas, uczestników rynków finansowych, prawdopodobnie słyszy słowo korekta, to od razu nasuwają mu się w oczach, widzi korekty proste, korekty złożone, wśród tych prostych, płaskie, pędzącą, nieregularną, możemy sobie rozpisać, policzyć zależności tych fal. Ale jak chwilę się nad tym zastanowimy i popatrzymy na te wykresy, to okazuje się, że te korekty, no, czy można powiedzieć, że te korekty, których nazwę tutaj przytoczyłem, czy to są elementy naprawiania trendu? Jak się głębiej na tym zastanowimy i popatrzymy na różne interwały czasowe, no to można powiedzieć sobie tak, no bo takie korekty też ileś czasu trwają, tak? Tyle tylko, że zwykle czym taka dłuższa korekta i bardziej złożona, to jak wrócimy do definicji trendu i jak sobie popatrzymy na wykres i zobaczymy je, to okazuje się, że one bardziej przypominają trend boczny i są de facto trendem bocznym, a nie korektą. Czyli to, co się dzieje w tych schematach, mówiąc o na przykład korekcie płaskiej czy korekcie pędzącej, to bardziej bym starał się odwołać do teorii Wyckoffa i do teorii reakumulacji, niż do samego zrozumienia, próby zrozumienia wprost korekty, tak? Czyli korekty poprzez to, że jest to naprawianie błędu. Trading range, trendy boczne, właśnie które się bardziej wpisują w tego typu układy korek, a szczególnie korek złożonych, no stwarzają pewne, dość znaczne zagrożenie tego, że w ramach tych trading range, czyli tego trendu bocznego, może dochodzić do dystrybucji. Jeśli chodzi o struktury korekcyjne, o właśnie wpisywanie tego w cały obraz price action, to tutaj troszeczkę prywaty i odwołam się dość z nas kilkadziesiąt godzin szkolenia z geometrii, mówiące właśnie o różnego rodzaju korektach, między innymi głównie o korekcie 1:1, którą stosowaliśmy u Bryce'a Gilmura w Trading Roomie. Jest dostępne na stronach Smart Investor w ramach mojego szkolenia.
Ale też mam inną, kolejną dobrą informację odnośnie moim zdaniem uporządkowania trochę wiedzy na temat korekty 1 do 1. W najbliższym czasie pojawi się ogólnodostępne szkolenie z geometrii z nastawieniem na koncepcję rozgrywania korekty 1 do 1, ale w zgodzie z zasadami price action i struktury rynku, w zgodzie z rozumieniem zasad popytu i podaży, co jak ostatnio obserwuję w różnego rodzaju publikacjach i powtarzaniu tej wiedzy, którą w zasadzie propagatorem, w zasadzie twórcą, osobą, która określiła korektę 1 do 1 i metodę overbalance był Bryce Gilmour, no to trochę to zatraciło, te informacje przekazywane zatraciły, no wydaje mi się, podstawowe elementy czytania struktury rynku, price action, czyli takie elementy podstawowe. Jest próba doszukiwania się korekt 1 do 1 zupełnie w niezgodzie z tym, co robią pieniądze. I mam nadzieję, że to szkolenie, które pojawi się w XTB, no, będzie przynajmniej próbą uporządkowania właściwego patrzenia na korekty 1 do 1 w kontekście struktur rynkowych. Tak? I żeby pójść sobie dalej tym tropem, to jest jeden ze slajdów, który tam się pojawi, żeby uświadomić sobie, czego szukamy, bo my szukamy w tej chwili, zgodnie z tematem naszej prezentacji, końca tej korekty, końca tego spadku, ale chciałbym Państwu uświadomić, że bardzo ważnym elementem patrzenia, doszukiwania się końca korekty jest patrzenie na strukturę rynku i odpowiednie wpisanie tego, co zobaczymy, być może, co staram się pokazać, że zobaczymy na jednym barze, wpisanie w odpowiednią strukturę rynku, żeby zobaczyć, w którym miejscu to występuje. To jest potencjalna korekta, czyli punkt X, w którym będziemy doszukiwali się końca korekty i zdarzenia, do którego, no, do tytułowego zdarzenia, do którego zmierzamy, będziemy właśnie doszukiwali się w tym punkcie X. I teraz powstają pytanie zasadnicze, od którego w zasadzie zaczęliśmy te rozważania, tak? Czy w punkcie 1 to mieliśmy koniec trendu, tak? To pytanie trzeba sobie zadać sprawę. Między innymi w szkoleniu XTB pojawi się taka checklista, w której będziemy oceniali poszczególne elementy całej struktury rynku. Ta checklista ma nam podpowiedzieć, czy właśnie w punkcie X, mimo że wystąpi to zdarzenie, którego oczekujemy, czy jest szansa, że to jest naprawianie błędu, a czy to nie jest przypadkiem zatrzymanie tylko w spadku, w rodzącym się nowym trendzie. Także z tego punktu widzenia powinniśmy świadomie oceniać to, co zdarzyło się w punkcie 1 czy w punkcie D, patrząc na ten schemat po prawej stronie. Ileś punktów powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę, odczekować się, co się wydarzyło. Powinniśmy dokonać oceny charakteru swingu 2, jak go tutaj nazwałem. Co się dzieje, jak on wygląda, jaki jest charakter tego ruchu. To podpowiada nam, czy powinniśmy zagrywać w punkcie X potencjalny koniec korekty. Miejsce, gdzie wypada akurat tutaj korekta 1 do 1, ona nie musi być korektą 1 do 1 akurat. Odwołujemy się do szkolenia dotyczącego korekty 1 do 1, ale ważne jest miejsce w strukturze rynku, w którym wypadnie ten punkt. Jest ileś elementów, na które powinniśmy zwrócić uwagę. I tu się pojawia temat naszego dzisiejszego wykładu, czy mamy trigger w punkcie 4. Tym triggerem właśnie jest pojawienie się zjawiska, o którym za chwilę będziemy mówili, zjawiska, które ma miejsce na taśmie, w karnecie. Jest to wynik pewnego zachowania się zleceń, a nie nieoczekiwania, jak ja to czasami mówię, nie szukania duchów na wykresie, tylko konkretnego zdarzenia, które dość często, szczególnie w obecnych rynkach
ma miejsce i jest to miejsce, które no bardzo często kończy korekty, czyli naprawienie tego błędu. Powinniśmy sobie też zdawać sprawę z charakterystyki całego swingu CD, który ma miejsce, czyli jak on wygląda, z jego charakteru, czy tam występuje popyt, czy podaż, czy podaż nie przejęła inicjatywy, na przykład w tym swingu 2. Z tego wszystkiego powinniśmy sobie zdać sprawę. I dochodzimy do tego punktu 4. Co powinno się pojawić w punkcie 4, czyli jak wykryć koniec korekty? To, co powinno się zdarzyć w punkcie 4 i to, co ma bardzo miejsce, bardzo często ma miejsce, jest skutecznym wykryciem potencjalnego końca korekty, to jest pojawienie się zleceń, odpowiednio dużych zleceń, bardzo często są to zlecenia typu iceberg, czyli zlecenia ukryte na pewnym poziomie, które pokazują wzrost zainteresowania zakupem danego instrumentu na danym poziomie. Tutaj mamy przykład, za chwilę Państwo zobaczycie krótki filmik, jak na taśmie wyglądają zlecenia ukryte, czyli icebergi. Proszę zwrócić uwagę na poziom ceny 1187,25. Tutaj po tej stronie jedynka, zielona strzałka to jest taśma. Akurat w tym miejscu 120 to jest bit, czyli oferty kupna występujące w karnecie na taśmie. 348 to są oferta sprzedaży. Jedynek się handluje w tym poziomie. Proszę zwrócić uwagę, po lewej stronie dwójka, zielona strzałka w tym miejscu jest narastający wolumen zrealizowany po bidzie, czyli po tej cenie 1187,25. Proszę zwrócić uwagę, że tego wolumenu w pewnym momencie przybywa więcej optycznie niż jest na popycie. Co to oznacza? To oznacza się, że jeżeli ten popyt się kończy, natychmiast pojawia się kolejne zlecenie, tak zwane zlecenie ukryte właśnie, które pojawia się, popyt się pojawia, mimo że cena mogłaby spadać dalej, ona nie spada. To jest krótki filmik. Proszę spokojnie popatrzeć na tę akcję w okolicach, na poziomie 1187,25, co się dzieje, właśnie żeby zobaczyć, jak to wygląda. Muszę powiedzieć, że tego typu zlecenia ukryte bardzo dawno również stosowałem jako zarządzający funduszami, składając zlecenia jako dealer, kiedy chciałem kupić większe pozycje. I tutaj możemy wejść w pewną dyskusję też, przepraszam, ja mówię, mam nadzieję, że Państwo patrzą na ten filmik, on tutaj cały czas się dzieje, żeby zaobserwować sobie tę akcję. Zawsze można sobie go puścić po raz kolejny. Wrócę do tej koncepcji też widzenia, dostrzegania dużych zleceń na taśmie. To nie jest tak, że smart man, duzi gracze, osoby, które wchodzą na ten rynek z dużymi pieniędzmi, muszą pokazać nam wielkość swoich zleceń. Tak nie jest. Jeżeli ja kładłem zlecenie ukryte i chciałem pokazać je, że ono jest widoczne i jest duże, na przykład chciałem kupić 2000 danego instrumentu, to mogłem na przykład położyć zlecenie ukryte 4 razy po 500 i te zlecenia 500, ktoś sobie ustawił algorytm na 100, żeby wychwytywać duże zlecenia i je zobaczy. I będzie ukryte zlecenie generalnie i pokazujące i dostrzegalne w tym, że jest ono duże. Ale równie dobrze, jak chciałem, żeby takie zlecenia nie były widoczne, to na przykład mogłem takie zlecenie ukryć po 47 sztuk, czy ukrywałem mniejszymi liczbami nierównymi, tak żeby one były niedostrzegalne i dzieliłem je na mniejsze, ukrywałem mniejsze ilości, tak żeby nie były wychwytywane. Obecne możliwości algorytmów i techniczne pozwalają nam i też dostępność, no, możliwości techniczne, tak w skrócie bym powiedział, obserwacje takich zleceń ukrytych i możemy te icebergi na taśmie wychwytywać. No i tutaj możemy wręcz doktoryzować się, jak ja to nazywam, na ten temat, czy to są bardziej akcje, zakładając, że mówimy o akcjach w tym momencie, kupione czy sprzedane, tak? No bo analizując order flow, czyli analizując tutaj na taśmie, zakłada się, że to, co jest kupione,
czyli definiuje się kupno po ofertach sprzedaży, czyli jak się kupuje do góry. Sprzedaż definiuje się po sprzedaży, po bidach, czyli po ofertach kupna. Ja muszę Państwu powiedzieć jasno, że czasami wykonując duże zlecenia i z pełną świadomością, ja również równie dobrze kupowałem po ofertach sprzedaży, czyli po ofertach kupna, czyli kupowałem do dołu, czyli moje zlecenia w karnecie wisiały coraz niżej. To był popyt do dołu, tak, akumulacyjny. A czasami kupowałem do góry, czyli zbierałem z góry na taśmie wiszące oferty sprzedaży. Niejako to się przekłada na wzrostowe świece na wykresie. I to tego typu działania nie zależały od tego, znaczy właśnie chodzi o, zależało od tego, w którym miejscu struktury wykresu, struktury rynku, struktury, to jest może tak powiedziane w cudzysłowie, ale tego procesu jesteśmy na wykresie. Bardziej chodzi o to, co to oznacza dla mojego portfela, tak? W jakim momencie procesu akumulacji, biorąc pod uwagę na przykład akumulację, jesteśmy. Tak realizowałem zlecenia i nie można tego jasno zdefiniować jako pewne takie działanie ściśle zdefiniowane. Wracając do zleceń ukrytych i do icebergów, to myślę, że to jest to, na czym pracowałem ostatnie lata i wydaje mi się, że to jest jedno z bardziej efektywnych, bardziej efektywnych wizualizacji i skutecznych, które możemy zaprezentować na wykresie. Jest to realizacja trzeciego prawa Wyckoffa, nakład versus rezultat. Co ono sobą przedstawia? Jeżeli popatrzymy sobie na, przyjmiemy, że mamy do czynienia z wąskim spreadem na jakimś interwale i mamy niski wolumen, to jest naturalne zdarzenie. Ale jeżeli będziemy mieli do czynienia z wąskim spreadem, a okazuje się, że pod tym wąskim spreadem mamy duży wolumen, jest to właśnie wizualizacja nakładu versus rezultat i bardzo często za tego typu niskim spreadem, dużym wolumenem właśnie stoją te zlecenia ukryte, icebergi. Ktoś próbuje rozbić pewien poziom cenowy, widząc, że tam się oferty kupna kończą. Uderza, a tam pojawia się ciągle nowy popyt, który powoduje zatrzymanie ceny, ten spread świecy się nie rozszerza i powstaje duży wolumen. Nie tak dawno udało nam się zwizualizować i zaprogramować taki wskaźnik na platformie XStation. On jest dostępny, jeżeli Państwo korzystacie z XStation, w wskaźnikach znajdziecie VD. Wizualizacja jego jest przez czerwoną strzałkę jako gęstość dystrybucji, zielona strzałka gęstość akumulacji. Tam się pojawiają właśnie te potencjalnie i bardzo logicznie w takich miejscach te zlecenia ukryte często, albo po prostu tam są duże bidy, duże oferty, które się pojawiają w tych miejscach. Tu przed sobą macie Państwo w tej chwili wykres DAX-a 30-minutowy. Też właśnie z wskaźnikiem gęstości akumulacji i dystrybucji. To, co się pojawia, te czerwone strzałki, to jest gęstość dystrybucji, tak? Proszę zwrócić uwagę, że one pojawiając się kończą jakiś ruch zgodny z ruchem trendowym, czyli z tym ruchem do góry, pojawia się niejako, można powiedzieć, że oznaczają miejsce, w którym się pojawił potencjalny błąd. Tak? Coś się zagalopowało, pojawiła się jakaś podaż, właśnie pojawiła się jakaś realizacja zysków, czyli kreują nam korekty. Korekty, czyli korekty tych błędów pojawiają się po tych sygnałach gęstości dystrybucji. Zwróćcie Państwo uwagę na ten sygnał, to jest sygnał gęstości akumulacji, który pojawia się tym razem w zgodzie z trendem, a jak stare przysłowie Indian mówi, trend twoim przyjacielem jest, czyli tendencja wzrostowa. Niekoniecznie mówimy tutaj o coraz wyższych szczytach, coraz wyższych dołkach,
powinniśmy z nią grać, jeżeli nie mamy symptomów dystrybucji, tak? O ile sygnały kupna tutaj w zgodzie z tym trendem nie wystąpiły nam, no to tutaj mamy ciekawy sygnał, który dość dobrze zareagował. I muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest jednostkowy sygnał. Zapraszam na platformę X-Station do samodzielnego sprawdzenia tego, co się dzieje, tak? Jak to wyglądają te sygnały. Popatrzmy na tę strukturę i to, co się tutaj wydarzyło. Generalnie jesteśmy w trendzie wzrostowym, pojawia nam się sygnał. Spójrzmy, jak on wygląda. Relatywnie wąski spread zamknięty na samej górze. Proszę zobaczyć, co się działo tutaj w tym spadku, w tym swingu spadkowym, kiedy ceny spadają. Wolumen narasta, ale lekko i nagle odbywa się, można powiedzieć, że w kontekście tego wolumenu, który tutaj jest, potężny skok wolumenu. To jest akcja stopująca, czyli niejako kończy, to jest taki sygnał, że ok, tu ceny się gdzieś zagalopowały za wysoko, a tutaj w tym miejscu pojawia się popyt. Popyt, który chce kontynuować wzrost. Możemy przyjrzeć się, patrząc trochę bliżej na tę strukturę i patrząc na jakość tego miejsca, dość łatwo możemy dostrzec ten duży wolumen na tej 30-minutowej świecy. Prawda, to jest otwarcie rynku, tak? Ale to jest tendencja tego dnia. Tutaj się pojawił duży wolumen, gdzie ten cień od góry świadczy o jakimś błędzie, że tutaj się pojawiła podaż, zresztą wynikająca prawdopodobnie ze szczytów z lewej strony. No i rynek szuka ponownie popytu. I widać ewidentnie, że nakład versus rezultat. Tutaj rynek próbuje się przebić do dołu, bo tutaj się pojawia nam tendencja spadkowa w tym krótkim interwale, próbuje przebić się do dołu, ale tu pojawia się popyt stopujący, który zaznacza nam dno korekty. I co ciekawsze, oczywiście ten bar możemy określić jako popytowy, mimo że tutaj się podaż pojawiła. Właśnie jako ten błąd, pewien błąd w trendzie. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to na element właśnie wybicia dołka poprzedniego i zamknięcia powyżej. To jest próba według definicji doła zmiany trendu, ale nie chodzi o tej zmiany trendu, tylko jest to naruszenie poprzedniego dołka, zamknięcie powyżej. Ci, którzy położyli sobie stopy, trzymali pod tym dołkiem, zostali wyrzuceni i rynek nabrał siły do kontynuacji wzrostu. Kolejny wykres, tym razem 5-minutowy, mniejszy interwał też DAX. I podobne sytuacje, możemy popatrzeć sobie, jak w których miejscach są generowane te sygnały gęstości akumulacji, gęstości dystrybucji. Gęstość dystrybucji, pamiętajmy, mamy trend wzrostowy, to jasno widać, że tendencja jest wzrostowa, tak? Rynek no akurat tutaj to prawie, że realizuje coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki, no tutaj wielokrotnie je naruszając, tak, tę tendencję, no ale generalnie mamy tendencję wzrostową, tak? To są sygnały, które mówią nam o pewnym błędzie w trendzie wzrostowym, ale są w trendzie wzrostowym, one nie powinny być raczej grane. Jak sobie popatrzymy z kolei na strukturę rynku, zobaczymy na ten bar w tym miejscu, widać ewidentnie, że to jest bar podażowy, tak? To są miejsca, gdzie rynek testuje. Przypomnę tę wartość jednego z zależności Wyckoffa, że rynek testuje popyt i podaż. Testuje i pojawia, rynek testuje, sprawdza, jednocześnie mając świadomość tego, że tutaj była podaż, pojawiają się chętni do sprzedaży, pojawia się gęstość dystrybucji, co wywołuje tylko korekty, tak? To są chwilowe, tutaj mieliśmy chwilową korektę, tutaj chwilową, rynek za szybko poleciał, cofa się, żeby nabrać popytu, podobnie w tym miejscu, ale tendencja wzrostowa ciągle trwa. Sygnały gęstości dystrybucji w trendzie wzrostowym jest to stopowanie akcji z założeniem, że będzie to tylko korekta, jeżeli nie widzimy przy tym dystrybucji. Znowuż, dystrybucja rządzi się swoimi prawami. Żeby mówić o dystrybucji, powinny nastąpić konkretne, określone sygnały, których tutaj na razie póki co nie widzimy. Spójrzmy bardziej na sygnały gęstości akumulacji, te, które nas bardziej interesują w trendzie wzrostowym. I taki sygnał pojawia się w tym miejscu, tak? Widzimy ten sygnał. I teraz z kolei, jak sobie popatrzymy na całą strukturę, też powiedzmy, tu się pojawia jakaś podaż, mamy ruch spadkowy, naprawianie błędu i tu się pojawia coś, co przypomina nam ten schemat akumulacji. Schemat według teorii Wyckoffa rozrysowany schemat akumulacji. Jak sobie dorysujemy kreski, to mam nadzieję, że dość jasno zobaczymy ten trading range, tę akumulację na tym interwale, wybicie poza tę strefę CRIC,
to jest ten obszar oporowy, tak nazywany w schemacie akumulacji, i mamy powrót do creek, czyli powrót ze schematu w schemacie do tego miejsca, krótko mówiąc. To jest ostatni punkt popytu w tym miejscu i tutaj występuje ta akcja gęstości akumulacji, czyli znowuż większy wolumen w stosunku do spreadu. To zdarzenie, które bardzo często pojawiają się właśnie zlecenia ukryte w takim miejscu, które mogą być skuteczne. I mamy kontynuację wzrostu. Kolejne takie przykłady w tym trendzie, na tym wykresie 5-minutowym, mamy w tym miejscu gęstość akumulacji. Jak widać, nie zawsze jest to idealny dołek, ale pojawiło się to zjawisko kupowania i warto zwrócić uwagę, jeśli cofnę do tego wykresu wcześniej, warto zwrócić uwagę na tę kreskę, ten klik, że rynek powraca właśnie do tego miejsca. Bardzo istotne miejsce w strukturze patrzenia na ten wykres i w tym miejscu pojawia się popyt. Tak? Jak się bliżej przyjrzymy temu wykresowi, to tutaj nie oznaczyłem, ale proszę zwrócić uwagę na ten skok wolumenu w tym miejscu. Znowu wrócę do tego miejsca. To jest ten punkt. Idealne miejsce, nakład versus rezultat, wąski spread, duży wolumen pojawia się tuż przy tych dołkach. I kolejne takie miejsce, też nieoznaczone, nie wykryte przez oprogramowanie, co pokazuje, że komputery nie zawsze są skuteczne, nie zawsze wszystko idealnie można zalgorytmizować, ale powinniśmy to dostrzec sami na wykresie. To widać ewidentnie, że ten spread tego bara jest niski, wolumen jest relatywnie wysoki, pokazujący, że tutaj odbywa się akcja stopująca. To wszystko to jest próba zastopowania tych spadków przed kontynuacją ruchu wzrostowego. Tak? Pamiętajmy, że w momencie, kiedy powstaje ten sygnał, to mamy tendencję spadkową, patrząc na tą niższą strukturę. Tak? Tu konieczne jest patrzenie multiinterwałowe. Co istotne w strukturze tej, ważne miejsca z punktu widzenia patrzenia na bary i price action, to jest z lewej strony ten bar popytowy, który pokazuje łatwość ruchu do góry. No i tutaj mamy opór w postaci tego bara spadkowego. No, widać, że później popyt pochłania podaż. Widać szybką akcję i widać, że popyt tutaj został dostarczony na rynek. Kolejny sygnał na tym wykresie 5-minutowym ma miejsce tutaj i to jest taki w zasadzie idealna, można powiedzieć, korekta taka z punktu widzenia i definicji, dlatego że błąd nam się pojawił tu w postaci za szybkiego pójścia cen. Widać, że mamy tutaj świecę popytową, czyli mamy popyt za plecami, wystarczy spojrzeć na strukturę, na charakter tego ruchu. Jeden bar wzrostowy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć barów spadkowych, pewien charakter. I znowuż nakład versus rezultat w tym miejscu na dole, testujący ten popyt. No, idealne miejsce, klasyczne miejsce na wykorzystanie. Można powiedzieć, że to jest klasyka, kwintesencja tych sformułowań. Naprawienie błąd w trendzie, naprawienie tego błędu, nakład versus rezultat, to widać na zdjęciach i kontynuacja tendencji wzrostowej. Te sygnały również można zobaczyć na innych interwałach. To jest interwał dzienny, tak? I też możemy sobie popatrzeć, jak to się zachowuje na interwale dziennym. Numer jeden. Tam się tendencja wzrostowa coraz wyższa, widać, że pojawiają się coraz wyższe szczyty. I pojawiają nam się gęstości zarówno dystrybucji, jak i akumulacji. Oczywiście tutaj możemy bardziej zdefiniować trading range, one są dużo bardziej widoczne. Możemy znowuż mówić o elementach w strukturze wykresu, w strukturze price action, które są widoczne na wykresie i są istotne z punktu widzenia patrzenia i umiejscowienia tych sygnałów wzrostowych. To nie czas w tej chwili na omawianie każdej struktury indywidualnie. Myślę, że ten temat będziemy rozbudowywali i mówili o tym na kolejnych spotkaniach. Ja jeszcze odniosę się do wskaźnika gęstość akumulacji dystrybucji. Jeśli chodzi o ustawienia na X-Station, on ma dosyć szerokie możliwości. Można tutaj ustawiać parę elementów i niejako testować jego zachowanie. Podstawowym elementem jest wykrycie, ja to nazywam gęstości, czyli ilości wolumenu przypadającego na zmianę ceny.
pozostałe elementy wizualizacji tego no, pozwalają nam zdefiniować bardziej to, co chcemy uzyskać na wykresie, to, co chcemy zobaczyć, to, co bardziej chcemy rozgrywać. Czy chcemy grać w krótkich interwałach, bo równie dobrze możemy szukać tych sygnałów na wykresie minutowym. Możemy szukać tego po kilku barach, możemy szukać większych ruchów, ruchów korekcyjnych. Właśnie teraz już się zawieszam trochę, bo korekta jako naprawienie błędu, czy korekta jako, myślę, że w powielanym rozumieniu tych korekt prostych, złożonych, płaskich, pędzących, co chciałem Państwu udowodnić, nie do końca jest korektą, raczej to są ruchy boczne, a takie prawdziwe, słownikowe korekty, i chyba myślę, że poeta miał to na myśli, to są te, które naprawiają błąd, czyli one trwają relatywnie, przede wszystkim krótko. W każdym razie, wracając do tego wskaźnika gęstości akumulacji i dystrybucji, namawiam Państwa do popróbowania tych różnych ustawień. No i to trzeba zdefiniować generalnie pod siebie. Nieco więcej na ten temat mówię na takim webinarze, który też jest dostępny w ramach chyba Trading Clubu XTB, gęstość wolumenu. Także serdecznie do niego zapraszam. No i mam nadzieję, że nasza dzisiejsza prezentacja przypadła Państwu do gustu i że zaczniecie mocniej zwracać uwagę na te bary, czy świece, jeżeli wolicie takie obserwować, które pokazują gęstość wolumenu, czyli gęstość akumulacji, gęstość dystrybucji. Jeszcze raz przypomnę, to jest relatywnie niski spread, a wolumen relatywnie wysoki, biorąc pod uwagę spread. To nie jest najwyższy, największy wolumen, który widzimy na rynku, taki rzucając się w oczy. Chodzi o to, że chodzi o ilość wolumenu przypadającego na zmianę ceny. Jeżeli na przykład widzimy spadek o 5 punktów, a temu towarzyszy wolumen 10, to znaczy się, że na zmianę ceny o jedną jednostkę przypada wolumen 2. Jeżeli weźmiemy spadek i porównamy to ze spadkiem o 2, dwie jednostki ceny, a wolumen będzie 6, to w tym przypadku będziemy mieli gęstość akumulacji, bo wtedy na zmianę ceny o jedną jednostkę przypadają nam 3 jednostki wolumenu. Tak się definiuje gęstość akumulacji, gęstość generalnie wolumenu. Także jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie. Mam nadzieję, że kolejnym razem już spotkamy się osobiście. Postaram się być w czerwonej bluzie. I do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo.